Dzień dobry, Polska. Jestem Meru. Witamy w Polsce. Witamy w domu, Bejbuś. Dziękuję, dziękuję. Hejka, kochani. Witam Was na kolejnym filmiku na moim kanale. I dzisiaj jest ten wielki dzień. Wielki dzień oczywiście dla mnie, może dla Was nie jest nic specjalnego, ale jedziemy odebrać Meru z lotniska. Mam jeszcze trochę rzeczy do przygotowania. Oczywiście muszę przygotować samą siebie, bo dopiero wyskoczyłam spod prysznica. I biegnę teraz na dół do kuchni, piekę chleb, piekę schabowe i później zacznę się ogarniać. Chociaż wydaje mi się, że to był zły plan, żeby najpierw się wykąpać, a później robić schabowe, bo w rezultacie będę schabowym. Będę pachnieć jak schabowy. No nic, zabieram się do roboty. Chleb bardzo ładnie wyrósł, jest gotowy. Właśnie nagrzewam piekarnik, bo musi być gorący, 200 stopni. I wkładamy chleb do nagrzanego piekarnika na 20 minut i po tym czasie zmniejszamy temperaturę do 180 stopni na kolejne 20 minut. Ja przeważnie po tym czasie jeszcze wyjmuję cały chleb z foremki i wkładam jeszcze na jakieś dodatkowe 5 minut, żeby się boki bardziej zarumieniły. Tutaj szykuję sobie stację na schabowego. Jajko, zaraz dodam jeszcze trochę soli i pieprzu, oczywiście nasz schabowy, który się wylegiwał w lodówce w mleczku przez całą noc. I uwaga, uwaga, okazało się, że nie mamy bułki tartej, znaczy jest jeszcze troszeczkę, więc mamy jakąś panierkę, więc zmieszaliśmy razem z panierką, więc no jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, więc nie mamy innego wyboru, nie mamy czasu, żeby jechać do sklepu, więc i tak będzie dobre, nie? Jak zawsze czasu brak, a jeszcze mam dużo rzeczy do zrobienia. Jedzenie jest naszykowane, chociaż powiem Wam, że nie jestem pewna, czy ten chleb zdąży wystygnąć wystarczająco, żebym mogła go pokroić. Jeśli nie, to zabiorę go w całości i jakieś masło, nóż, wszystko wrzucimy do samochodu i po prostu zrobimy sobie te kanapki w samochodzie albo gdzieś, nie wiem, staniemy na parkingu i zrobimy sobie taki piknik w podróży, że tak powiem. Teraz muszę spakować dla mnie i dla Meru jakieś rzeczy. Dobra. Zdradzę Wam małą tajemnicę, jedziemy w góry. Powiem Wam, że sprawdzałam pogodę i w Radomiu ma być 30, nawet 33 stopnie w ciągu tych dni, ale w górach ponoć ma być dużo chłodniej, ma być jakieś 22 i mają być burze, więc tak naprawdę nie wiem, co spakować. Może zabiorę mu jakąś bluzę, jakby było chłodniej wieczorami i może jakieś długie spodnie? Nie wiem tak naprawdę, co mam spakować. Jeśli chodzi o takie wyjazdy kilkudniowe, to one są najgorszymi wyjazdami do spakowania, bo na przykład jeśli jedziemy do Indii na cały miesiąc, to ja muszę spakować tyle samo rzeczy, co teraz na 2-3 dni, bo trochę ciuchów, no dobra, ciuchów trochę mniej będę pakować niż na cały miesiąc do Indii, no ale wiecie, typu rzeczy typu makijaż, wszystko do makijażu, jakieś żele do mycia buzi, szampon, odżywka, takie rzeczy ja zabieram ze sobą. Więc planowałam wziąć tylko jedną małą walizkę, ale chyba będę musiała wziąć dwie małe walizki. Jedną na nasze ciuchy, a drugą na szampon i kosmetyki. Meru będzie chyba lądował wcześniej niż to było zaplanowane. Uruchomiłam właśnie komputer, więc zaraz sprawdzę, gdzie dokładnie on się teraz znajduje. Właśnie sprawdzam Meru lot i jak widzicie, miał wylecieć o 8 rano indyjskiego czasu, ale wylecieli o 7.54, czyli wygląda na to, że mieli już wszystkich zapakowanych do samolotu i byli w pełnej gotowości, aby wylecieć wcześniej. Chociaż też to jest zadziwiające, bo przeważnie samoloty mają opóźnienie albo lecą idealnie o czasie. I miał lądować o 12.50 już polskiego czasu, ale będzie jednak lądować o 12.15. I przez to musimy się śpieszyć, żeby go odebrać. No oczywiście poczeka na nas, jeśli się spóźnimy, bo nie ma innego wyjścia też. I zobaczcie, ja tutaj schodzę dalej i można zobaczyć dokładnie na mapie, gdzie on teraz jest. Oczywiście tu są Indie, Delhi, więc stąd wyruszył. I tak wygląda jego podróż, więc już tak naprawdę nie zostało mu daleko, bo musi dolecieć dotąd, więc zobaczcie, jak już bliziutko jest, no. W ogóle, wiecie co, dostałam kilka komentarzy, niedużo, bo chyba dwa, mówiące o tym, że o, ja to myślę, że on już nie wróci.
no nie wiem skąd takie coś wywnioskowaliście, że on już nie wróci. Pojechał do Indii ze względu na stan swojego taty. To nie była, nie wiem, wycieczka taka, wiecie, wakacyjna, że on tam się odprężał i leżał na leżaczkach pod palmami, sobie pił drinki. Nie, to nie był tego typu wyjazd. On tam pojechał ze względów rodzinnych. A dla tych, którzy wciąż się martwią, że on faktycznie nie wróci, zadzwonię zaraz do teściów i się upewnimy, czy już go tam nie ma, nie? Żeby mieć już taką pewność, że jest już w drodze do domu. Hi! Hi, mommy! How are you? I'm good, how are you? How are you? Will you assist? No, not yet. I'm leaving home in like half an hour to go to the airport. So we will collect him from the airport and then we'll go straight to the mountains. Ah, that is a surprise! Yes. Oh. Good. I didn't tell him. You seem to be happy today. Oh, I'm very happy. Where are you going? Close to Zakopane. Acha, close to Zakopane. Let me send a pata. Good. Nice. Enjoy. Jestem już gotowa. Zdecydowałam, że założę tą księżniczkową właśnie kreację. Ale wszystko ładnie i pięknie, ale powiem wam, że się dosłownie rozpływam. Jest dzisiaj tak gorąco, że naprawdę chcę, aby w tych górach było zimno. Naprawdę, bo jest okropnie. Tym bardziej, że wszystko jest w biegu, pakowanie, gotowanie, więc ta kąpiel rano nie miała za dużego sensu. Chętnie bym skoczyła jeszcze raz pod prysznic i jeszcze raz się wykąpała, ale wiecie, jak jest tak gorąco, to w momencie, jak wyskoczycie spod prysznica, to znów musicie pod ten prysznic wchodzić. Widzimy się już na lotnisku razem z Bibusiem. Tutaj mamy schabowe, ciasteczka na drogę, jedna torba, tu moja torba, walizka już poszła do samochodu, więc idziemy. Cztery walizki albo pięć walizki. No i jeszcze my walizki musimy zmieścić, on ma jedną może dużą. Może powiemy, że ktoś wyjeżdża na tydzień w delegację. Dostałam wiadomość od Meru, że już wylądował, a my jesteśmy jeszcze w drodze, ale już jesteśmy bardzo blisko, więc mam nadzieję, że dopóki on przejdzie te wszystkie bramki, paszporty, poczeka jeszcze na bagaż, to my akurat dojedziemy i nie będzie musiał na nas czekać. Za każdym razem, jak tylko odpalę kamerę, to mama robi się nagle taka wstydliwa. Odpowiada takim jednym wyrazem tylko. Tak, nie? Nie wiem. Tak, nie? A tak to gaduła, chichra się cały dzień. A teraz taki wstydzioszek. Kiedy ona się zrobiła taka wstydliwa? Dobra, wyłączam. Zostało nam jeszcze 4 minuty do lotniska, więc już jesteśmy, można tak powiedzieć. Metrów opuść rondo pierwszym zjazdem BH 634. Zaparkowaliśmy i już idziemy do środka i wygląda na to, że jesteśmy jeszcze przed Meru, więc bardzo dobrze. No teraz musimy go tylko znaleźć. Dzwoniłam do Meru, ponoć wyszedł, ale nie możemy się znaleźć. No i gdzie? Cześć! Dzień dobry, Polska. Jestem Meru. Witamy w Polsce, witamy w domu, babyś. Dziękuję. Wszyscy za tobą tęskniliśmy. Co? We all miss you. Tak, me too. Kocham cię, Polska. Meru wrócił z Indii razem z kontuzją nogi. Co się stało? Oh, I was like, I banged it on bed, the corner of the bed. Oh. And I banged it once, and then after that, I banged it again. And now I think it's broken. Jestem finito. A jak zrobię ci kanapkę, to będzie ci lepiej? Tak. Dobra. Proszę. Dobra, zrobimy kanapkę. Tutaj mamy masełko schabowe. Ulala. Bardzo dobra, Jara. Ulala. O, dziękuję. Ulala. Dobre? Bardzo dobre. Widzicie, jednak Bejbuś do nas wrócił, tak? Zamówił schabowe, to musiał przyjechać. Schabowe, bardzo dobre. No, ale klebek dobra. Tak? Cranberry,
Klebek, bardzo dobra. Sylu, too much talent. Tam Magda Gessler 2. Magda Gessler 2. Sylwia Magda Gessler 1. Zapraszam, Magda Gessler. Kochani, na dzisiaj to już wszystko. Dam Meru trochę odpocząć, bo jest zmęczony lotem. I widzimy się następnym razem, tak? Dobra. Pa! Pu. O, I need to pu. Pa.